Drodzy, bez względu na to, która ewangelia będzie nam towarzyszyła w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, które świadectwo będziemy czytać, które świadectwo będzie nas prowadzić, czy znajdziemy w niej taką lub inną historię, czy będą się zgadzały miejsce, będzie zgadzał się czas, czy to uzdrowienie będzie miało miejsce w tej ewangelii, czy nie, to każda z tych ewangelii, każde z tych świadectw będzie nas prowadziło do Krzyża Jezusa Chrystusa. Nie da się przejść naśladując Jezusa Chrystusa, nie da się przejść poznając Jego nauczanie, nie dochodząc do krzyża. Ale też każda z tych Ewangelii będzie chciała nas otworzyć na zupełnie coś nowego, pokazując, że krzyż nie jest końcem, że krzyż nie zamyka życia, że krzyż tak naprawdę jest wypełnieniem, które otwiera nas na zupełnie nowo, na zmartwychwstanie. Tę drogę pod krzyż, w którą zabiera nas Ewangelista Jan, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od wydarzenia wskrzeszenia Łazarza. Bo to właśnie tam dokonuje się, można powiedzieć, największy, najbardziej spektakularny cud, którego dokonuje Jezus. Dokonuje go wśród wielu zgromadzonych ludzi, wśród wielu gości, którzy przybywają do domu Marii i Marty, by pocieszać jej postacie brata. Jak wiemy, też wskrzeszenie łazarza następuje już po czterech dniach, odkąd zostaje złożony do swojego grobu. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że to nie jest nic przygotowanego, że to nie jest nic zaaranżowanego, że to nie jest nic, co dzieje się tylko i wyłącznie w jakimś małym gronie. To wszystko dzieje się na oczach ludzi, którzy później to świadectwo niosą dalej, to świadectwo niosą do Jerozolimy. I drodzy, w jedenastym rozdziale. Od 47 wiersza zaczyna się niesamowita historia. Otóż, kiedy to świadectwo dociera do arcykapłanów, do faryzeuszów, można powiedzieć, kiedy to świadectwo no, jest tym, o czym zaczyna się dyskutować, zwołana jest Rada Najwyższa. I Rada stawia niesamowicie ważne pytanie. Cóż uczynimy z tym człowiekiem? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. To jest moim zdaniem jedno z najważniejszych pytań, jakie pojawia się na kartach Ewangelii według Świętego Jana. Cóż uczynimy z tym człowiekiem? To znaczy, że dochodzimy do takiego momentu, dochodzimy do takiego miejsca, w którym nie można powiedzieć pójdę dalej, zobaczę, ale dochodzimy do takiego miejsca, w którym trzeba sobie zadać pytanie: co teraz ja muszę zrobić? I myślę, że też Ewangelia prowadzi nas do takiego miejsca, to świadectwo, które składa Jan. Byśmy i my stanęli w takiej sytuacji, w takim miejscu, w którym będziemy musieli sobie szczerze odpowiedzieć, co chcę uczynić w moim życiu z Jezusem Chrystusem. Bo przychodzi taki moment, w którym nie mogę mówić, zobaczę, to kiedyś, ale Jan chce nas doprowadzić do tej sytuacji, tego miejsca, w którym być może dziś zadam sobie to ważne pytanie, cóż uczynię z Jezusem Chrystusem w moim życiu. I drodzy, ta historia jest nie tylko ciekawa ze względu na pytanie, które się pojawia, ale na to, że chwilę później, można powiedzieć, nad całością zaczyna panować kajfasz, który bardzo szybko ucisza wszelkie dyskusje, ucisza wszelkie być może szepty, które gdzieś się tam pojawiają, rozważania, czy Jezus jest mesjaszem, czy nie jest mesjaszem i skierowuje myślenie wszystkich członków Rady Najwyższej w zupełnie innym kierunku. To jest dla mnie no, majstersztyk, jeśli chodzi o, o kwestie manipulacji, ale też coś, co ja nazywam logiką zła, bo za chwilę Rada Najwyższa nie będzie zajmowała się już tym, co uczynić z człowiekiem, który dokonuje wielu cudów. Ale za moment, po słowach Kajfasza, cała Rada zacznie się zajmować tematem, co robić, by chronić naszą świątynię i nasz naród. Bo przecież Kajfasz mówi wprost, jeśli tak to zostawimy, Przyjdą Rzymianie, zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Drodzy, to jest zupełnie inne myślenie, bo teraz troską Rady Najwyższej nie jest to, co zrobić z cudotwórcą, ale co zrobić, bo ochronić naród. I myślę, że logika i konsekwencje, które dalej będą gdzieś ukazane, tutaj są bardzo jasne. Ale dla mnie niesamowicie zastanawiające jest to, że jak łatwo można zmanipulować człowieka, można powiedzieć, wepchnąć człowieka taką perspektywę strachu, gdzie okazuje się, że naród, świątynia stają się najważniejsze. Nie to, co Jezus może dać narodowi, nie to, dokąd Jezus chce naród poprowadzić, ale to, jak ochronić samą świątynię i sam naród. To nie jest tylko myślenie, które pojawia się w tym miejscu na kartach Ewangelii. To jest myślenie, które w historii Kościoła też wielokrotnie mogliśmy i możemy, możemy doświadczać, kiedy myślenie jest skierowane na tym, jak chronić, jak chronić parafię, jak chronić Kościół, co robić, by ocalić, co jest najważniejsze dla Kościoła, bardzo często wtedy nie pojawia się pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Jezus, dokąd Jezus nas prowadzi, ale najważniejsze jest pytanie o to, co robić, by się zamknąć i ochronić. Wtedy Jezus staje się zbędny, wtedy Jezusa trzeba usunąć. I logika, konsekwencja tego spotkania Rady Najwyższej jest już jasna. Całość będzie szła w tym kierunku, jak zabić Jezusa. Drodzy, dla nas najważniejsze nie jest jednak to, w jaki sposób teraz Rada Najwyższa będzie przemyśliwała czy kombinowała, jak doprowadzić do pojmania i do skazania Jezusa, bo wyrok tak naprawdę jest już wydany. W świadectwie Jan chce nas jednak prowadzić dalej za Jezusem byśmy podążali wśród grupy tych wybranych uczniów do tego momentu, który my nazywamy ostatnią wieczerzą. To jest też ważne, drodzy, bo kiedy czytamy Ewangelię, to trzeba powiedzieć też, że one są nieproporcjonalnie zbudowane. Jedna trzecia Ewangelii, według Świętego Jana, to jest tak naprawdę ostatni tydzień od wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a największy fragment poświęcony jest ostatniej wieczerzy, ukrzyżowaniu. I stanie, bo to jest przecież też sedno Kościoła. Dlatego teraz pójdźmy wraz z Janem i z grupą uczniów gdzieś do wieczornika, gdziekolwiek on się wtedy znajdował, bo nieważne jest miejsce, ale ważne jest to, że Jezus gromadzi wokół siebie grupę wybranych uczniów. Kiedy czytamy Ewangelię według świętego Jana, pierwsze zaskoczenie, które czasami gdzieś pojawia się na twarzach słuchających jest takie, że no, nie ma tutaj w ogóle słowa o ustanowieniu wieczerzy pańskiej. Tak? Czyżby tego nie było? I tutaj też myślę, że trzeba odwołać się do tego, o czym mówiłem w pierwszym wykładzie, a mianowicie trzeba spojrzeć na czas powstania Ewangelii, ale też to, do kogo Ewangelia była kierowana, do kogo Jan kierował swoje świadectwo. To nie jest początek Kościoła. Tak naprawdę mówimy tutaj już o końcowych gdzieś latach I wieku. Kiedy Kościół już żyje, kiedy Kościół już funkcjonuje, kiedy Kościół w tych małych wspólnotach buduje się, nabiera siłę, I trzeba też pamiętać o tym, że właśnie wieczerza Pańska jest już czymś tak oczywistym, ale z drugiej strony tak ważnym, że Jan nie musi przypominać samych słów ustanowienia. Natomiast gdybyśmy cofnęli się w Ewangeliana, i gdybyśmy cofnęli się do rozdziału szóstego. To zobaczymy, że tak naprawdę to, czym jest komunia, jest już przez Jana bardzo wyraźnie pokazane. Bo Jan nie zwraca uwagi na sam moment ustanowienia, ale Jan daje niesamowicie teologiczny i głęboki wykład tego, czym jest społeczność stołu wieczerzy pańskiej. Kto spożywa ciało moje, kto pije krew moją, ma żywot wieczny. To jest posiłek życia. Nie da się być bliżej Chrystusa niż wtedy, kiedy człowiek jest współuczestnikiem wieczerzy pańskiej. Natomiast to, na co Jan kładzie nacisk, opisując ostatnią wieczerzę, to jest pokazanie wspólnoty. Wspólnoty, którą Jezus pociąga za sobą, wspólnoty wybranych to nie są wszyscy uczniowie Jezusa. Musimy też pamiętać o tym, że grupa Dwunastu to nie jest grupa jedyna. Mamy Martę, mamy Marię, mamy Łazarza, mamy rozesłanie 72. Później przecież w dziejach apostolskich będziemy czytali o tym, że w miejsce Judasza będziemy mieli wybranego apostoła. To pokazuje, że ta grupa była szersza. Natomiast gdzieś w tej chwili, ostatniej wieczerzy, Jezus zbiera wokół siebie tych, których może. Tych, z którymi chcę stworzyć społeczność domową, z tych, którzy staną się potem, można powiedzieć, zalączkiem i budowniczymi Pierwszego Kościoła w Jerozolimie. I to, co jest dla mnie uderzające, kiedy y, czytam te rozdziały, te fragmenty poświęcone y, tym ostatnim godzinom Jezusa z uczniami, to jest niesamowite podkreślenie potrzeby wspólnoty. To jest niesamowite podkreślenie tego, jak ważne jest to, kiedy człowiek wzrasta w Chrystusa. To jest przecież 15 rozdział i to nauczanie o krzewie winnym i latoroślach. To jest właśnie wtedy, to jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie mogą słuchać Jezusa i uczyć się, bo za chwilę to oni będą budować Kościół, to oni będą budować wspólnotę, to oni będą rozchodzić się. No, zgodnie z tym, co później Jezus powie, od Jerozolimy, poprzez Judeę, Samarię, aż po krańce Ziemi, z świadomością tego, że ciągle są wspólnotą, że ciągle są Kościołem, gdziekolwiek w danej chwili, w danym momencie będą. To jest też podkreślenie tego, że nie ma Kościoła poza wspólnotą. Że nie ma Kościoła na zasadzie takiej: Jestem wierzący, ale nigdzie nie należy. Nie można nigdzie nie należeć. Jestem częścią Kościoła, jestem tą latoroślą, która chce wrastać w krzew winny. I nie mogę rosnąć zupełnie osobno, mówiąc, że czerpię swoje siły. Z czego? Kościół jest częścią sił, które daje Jezus Chrystus w swojej wspólnocie. Musimy też pamiętać, że kiedy Jan pisze swoją Ewangelię chrześcijaństwo staje już u progu zagrożenia ruchów gnostyckich, które atakują Kościół, podkreślając właśnie ten indywidualizm. To kwestie, że to ja jestem tym, który poznaje, to ja jestem tym, który posiadł nauczanie, w związku z tym nie jest mi potrzebna jakaś większa wspólnota, nie jest mi potrzebna łączność. Jakby na przekór tego Jan pokazuje, jak niesamowicie ważne jest to, kiedy trwamy we wspólnocie Kościoła, pomimo tego, że na razie tworzymy małą wspólnotę, małą grupę ostatniej wieczerzy, bo to jest też moment drodzy przygotowania na to, co najtrudniejsze, na drogę do krzyża i na niezrozumienie. To niezrozumienie przychodzi bardzo szybko. Dlatego, że wszystko to, co zacznie się dziać po tym, gdy uczniowie będą już gdzieś na, na górze oliwnej, kiedy przyjdzie Judasz. Kiedy zostanie zaaresztowany i odprowadzony, no to wszystko sprawi, że w głowach uczniów będzie się kłąbić wiele pytań, ale przede wszystkim myślę, że gdzieś będzie się kłębić pytanie, dlaczego? To jest kompletnie nie do zrozumienia. Ale tak czasami drodze, też niestety bywa. Droga pod krzyż nie jest drogą, którą się rozumie. To jest niestety droga, w którą trzeba pójść nawet wtedy, kiedy się jej nie rozumie co więcej nawet wtedy kiedy się jej nie akceptuje. Nie da się niestety przejść obok krzyża, nie da się uciec od krzyża. Ta droga i to świadectwo prowadzi w prosty sposób na krzyż Golgoty. To jest bardzo trudny czas dla uczniów. Takiego poczucia jakby ja zawsze daje takie porównanie jak pięściarza, który no budzi się z knockdownu i nie do końca jeszcze rozumie tak naprawdę co się stało i w którym miejscu się znajduje, bo myślę, że tak czuje się cała grupa uczniów. Ale w tej historii nie tylko chodzi o to, jak czują się ludzie. W tej historii chodzi też o to, by pokazać, że to jest droga, którą musi przejść Jezus, musi przejść każdy człowiek. To jest niesamowita prawda pokazana w drodze Jezusa, pokazująca, że każda droga człowieka będzie prowadziła przez krzyż. Ale ta droga, którą idzie Jezus, jest drogą jedyną, dlatego, że dzięki tej drodze każda droga, którą my pójdziemy, nasza droga na przez krzyż, przez śmierć, jest już drogą związaną z nadzieją. Kiedy czytamy. Historię męki pańskiej, historię ukrzyżowania, sądu nad Jezusem, to jest tak na marginesie, mam zawsze wrażenie, że Błuchakow, pisząc Mistrza i Małgorzatę, obficie gdzieś czerpał właśnie z Ewangelii według świętego Jana, jeśli chodzi o rozmowę z Piłatem, samo spotkanie, ale jakkolwiek jest to opisane w tej czy innej Ewangelii, Jezus idzie na krzyż. I nie jest to tak, że to jest droga, którą gdzieś pchają go ludzie. To jest też droga jego poddania. To jest droga, w której to Jezus wie tak naprawdę dlaczego idzie, a dla nas zrozumienie tej drogi, ile w ogóle jest w jakikolwiek sposób zrozumiałe, może się zacząć rodzić dopiero wielkanoc. Dopiero wtedy, kiedy zaczną pojawiać się pierwsze świadectwa mówiące o tym, że Jezus żyje, a można powiedzieć wraz z Nim i my żyć będziemy. Ale punktem kulminacyjnym tego wszystkiego, co dzieje się na krzyżu Golgoty, są słowa Jezusa, wykonało się. To jest coś niesamowitego, bo to znaczy, że tak naprawdę kończy się historia świata. Ale w tych słowach wykonało się, jest też pokazane to, że zaczyna się zupełnie nowa historia. Choć przychodzi jeszcze czas smutku, choć przyjdzie czas żałoby, choć przyjdzie czas ukrycia, to wszystko się już wykonało. Bo to dzieje się poza nami. Bo zbawienie, życie to nie jest coś, co daje człowiek i może tworzyć człowiek. Ale to jest niesamowity dar, i gdzieś w tych słowach, wykonało się, zaczyna się dopełniać to, o czym Jezus Chrystus mówił wcześniej. Że tak Bóg umiłował świat, że każdy, kto wień wierzy, ma żywot wieczny. Choć wtedy, kiedy spoglądamy na krzyż, wydaje się to zamkniętą historią, to tak naprawdę w słowach, wykonało się, historia życia dopiero się otwiera, ale to, w następnym odcinku świadectwach o zmartwychwstaniu.